Witamy na konferencji prasowej po meczu Broń Radą Wigry Suwałki jako pierwszy trener Broni. Panie trenerze, 24 punkty to dużo według Pana czy mało na zakończenie rundy? Ciężko powiedzieć, no tutaj trzeba byłoby rozłożyć te okresy. Mieliśmy znowu przebudowę latem. 7-8 ludzi w pierwszym składzie wymieniliśmy. Później jak złapaliśmy rytm, to dopadły nas kontuzje, dopadły nas kartki. I przede wszystkim w dzisiejszym meczu nie mieliśmy do dyspozycji 8 osób. Dwóch chłopców debiutowało z rocznika 2007. Jeden świeży nasz nabytek, Antek, z rocznika 2006, też pierwszy mecz w seniorach. Ja mówię o debiucie i w broni na poziomie seniorskim, tak? W pierwszym składzie, więc no trzech młodzieżowców, którzy swój pierwszy mecz w seniorach rozgrywali. Kilku zawodników też pierwszy raz wyszło w pierwszym składzie lub na innych pozycjach. No, wystarczy powiedzieć, że jeden obrońca z naszej takiej podstawowej linii dzisiaj grał, więc na tą sytuację kadrową, jaką mieliśmy dzisiaj, to naprawdę czapki z głów, bo chłopaki zostawili pełną ambicję. Nie dawaliśmy się złapać pressingiem, Wigry próbowały nas tutaj łapać wysoko, my mijaliśmy tą pierwszą, drugą linię, staraliśmy się zbierać drugie piłki, staraliśmy się sami presować, kilka mieliśmy dobrych przechwytów, groźnie kontratakowaliśmy, Kucharz bardzo bliski był zdobycia bramki, oczywiście Wigry też miały dwie sytuacje, które mogły zamienić, ale mówię, na dzień dzisiejszy, na sytuację kadrową, ten wynik jest dla nas rezultatem dobrym i doceniamy ten punkt, patrząc też na klasę rywala, który do nas przyjechał. Jeśli chodzi o podsumowanie krótkiej jesieni, no to były mecze, gdzie mogliśmy przechylić tą szalę zwycięstwa i punktów pewnie byłoby troszkę więcej. Z drugiej strony nie przegraliśmy przy Narutowicza. Został nam jeszcze jeden mecz w domu i jeżeli przepracujemy dobrze zimę, tutaj nasza młodzież okrzepnie, no to będziemy na wiosnę mogli patrzeć z takim jeszcze większym optymizmem. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Broń Radą Wigry Suwałki. Mamy trenera zespołu gości, Paweł Cimochowski. Panie trenerze, ten remis to jest dla Pana dobry wynik? Myślę, że każdy, kto widział to spotkanie, wie doskonale, że kończymy je z ogromnym niedosytem, bo ilość stworzonych sytuacji bramkowych i niewykorzystanych na pewno mocno nas boli. Żałujemy, wielka szkoda, że nie zainkasowaliśmy trzech punktów. Uważam, że z przebiegu spotkania na te punkty zasłużyliśmy. Oczywiście Broń Radą gdzieś tam szukała swoich akcji z szybkiego ataku, z kontr, natomiast na dobrą sprawę mieliśmy większość spotkania pod kontrolą. Być może w tej ostatniej tercji zrobiliśmy za mało, żeby tą bramkę zdobyć, która dałaby nam trzy punkty. Na pewno nie zwieszamy głów. Mamy jeszcze jedno spotkanie do końca tej rundy i zrobimy wszystko, żeby w kolejnym spotkaniu zdobyć trzy punkty.